Witam wszystkich serdecznie z tego pięknego obrazka. Jestem na autozłomie. Co tutaj robię? Szukam kanistra, najlepiej 20-litrowego, którego będę mógł wykorzystać do budowy barka. Na pewno już coś takiego część z Was widziała. Robi się za pomocą tych kanistrów i specjalnie dobranego mebelka. Fajne prezenty. No ja taki właśnie będę robił dla brodatego Zbira, którego serdecznie pozdrawiam. Obszedłem już cały plac, ale niestety nie mogę znaleźć żadnego 20-litrowego kanisterka, więc może być z tym problem. Ale posiadam w swoich zasobach taki kanisterek 5-litrowy i tego właśnie wykorzystam. Już kiedyś próbowałem, on jest, no wiadomo, to nie jest to samo co 20-litrowy, ale ma swoje takie plusy, że można go jakby bardziej kompaktowo zabrać ze sobą. A że będzie to prezent dla Zbira, to myślę, że tutaj w tej części da się umieścić jakąś fajną flaszkę. A przedział na puszki z kolą i jakieś tutaj kieliszki chyba umieszczę z tej strony. Co potrzeba do wykonania tego barku? Uszczelka, zamknięcia, zawiasy, trochę narzędzi, trochę kreatywności. Lecimy. Narysowałem linię cięcia. Będzie tak otwierany, zachodząc aż na boki tego kanistra. Dzięki temu będzie można więcej tam jakby włożyć do środka. Thank you.
Dla przemiarki przekręciłem już zawiasy. Znaczy, o, te części jeszcze nie przekręcam, ponieważ to te drzwiczki jak zdejmę, to muszę ładnie tutaj obszlifować, żeby ta uszczelka elegancko nam się tam zapięła. No i dopiero wtedy, jak to ładnie oczyszczę, to będę mógł przekręcić te drzwiczki. Stwierdziłem, że nie będę malował tego kanistra z tego względu, że jest w oryginalnym kolorze i nie wygląda najgorzej. No i wolałbym, żeby miał taki jednak surowy trochę charakter. Bardziej będzie pasował do okoliczności, gdzie będzie wykorzystywany. No a robotę ma zrobić wnętrze, no wiadomo, flakon. Drzwiczki już wycięte, teraz pora obszlifować, żeby sobie nie pociąć paluchów i żeby ładnie osadzić tą uszczelkę. I co, następny krok to już będzie budowa mebelka do środka. Trzeba będzie skoczyć do sklepu i wybrać jakąś flaszkę, która będzie dedykowana do środka. No ale z tego co pamiętam, kiedyś robiłem też takie piątki, to tutaj wkładając tak, żeby szyjką do góry w tą stronę, to butelkę półlitrową bez problemu idzie zmieścić. Także co, skupię się na tym, żeby zrobić fajną przegrodę na napoje i na szkło. No i po chwili już mam zamontowane zawiaski. Musiałem je trochę poprawić, dać bliżej siebie, bo w tym 5-litrowym jest jednak mało miejsca na to, żeby je w dalszej odległości między sobą zamontować. Tu wyszło w miarę ładnie. Równiutko to się zamyka. Zamknięcie jest tak. Tutaj mi się trochę marszczą rogi, dlatego muszę to suszarką rozgrzać tą gumę, żeby ją bardziej wyprofilować. Zamknięcie w ten sposób. Trochę mi się tu skrzywiło, ale jest ok. Naprawimy. No i jest już mebelek, znaczy mebelek, jest już przygotowany pod mebelek, za chwilę będę coś konstruował. Tak jak mówiłem, nie będzie pomalowany, będzie w takiej surowiźnie. Myślę, że będzie lepiej. Zaczyna to już nabierać kształtów. Na kieliszki będzie raczej w ten sposób. Tu będzie wyżej troszkę przegroda, a u góry tam jakiś dowolny przedmiot będzie można włożyć. Na środku będzie przegroda między alkoholem a kieliszkami i tam najprawdopodobniej puszka, czy to coli, czy to piwa. Myślę, że to będzie tak optymalnie. No i tak jakoś już to zaczyna za czymś wyglądać. Dobra, działam dalej. I będzie to najprawdopodobniej wyglądało tak. Za chwilę to poskręcam do kupy. Jeszcze tutaj dojdzie przegródka między puchą a alkoholem. Wszystko będzie się ładnie zamykało. O, cyk, cyk. I można transportować. Taka zabawa. Pogoda tragiczna na dworzu, więc sobie działam. Taka forma rozrywki. Dobra, za chwilę już chyba będę kończył i już nagram, jak już będzie całkowicie końcówka.
Jak pojadę z tym do Brodatego, zobaczymy, czy mu się to w ogóle spodoba. Tutaj przywalimy jeszcze jego naklejkę Brodatego i będzie git. No i doszła przegródka. I myślę, tak ten mebel będzie wyglądał. Skręcam i zobaczymy za chwilę. Jest i mebelek poskręcany. Teraz trzeba go władować do środka. Mebelek wkręcony. Tarczką tak przejechany dla efektu takiego przepalenia. Montujemy teraz do środka alkoholem. No to są takie dwie dwusetki. Także razem 400. Taka powiększona jakby pucha też tu wejdzie. O, cyk. Do góry kielon, a tutaj na dół jakby taki mniejszy, chyba że ten będzie tak po prostu też się mieścił. Tak to wygląda. Montujemy, zamykamy i gotowe. I gotowe. Tu pod lepszym światłem widać. Z zewnątrz go nie ruszałem. Jest taki w oryginale. Uszczelki fajnie się poukładały. O, cyk, zamknięcie. Otwieramy. Okej, trzeba będzie tam jakieś zabezpieczonko. I gotowy prezent dla Brodatego Zbira. Jeśli się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie. Taki odmienny projekcik na dzisiaj niż projekt wykrywacz. Myślę, że też ciekawie. Dobra, do następnego.